Plus Liga, nie dla Stali. Sportowe, mówiłem, że powinniśmy mieć zasadę finansowania naszych zawodników, naszego klubu taką, która będzie promowała ich wyniki sportowe. Od pewnego czasu pojawiały się pogłoski, że drużyna siatkarska Stal Nysa mogłaby odkupić miejsce w Plus Lidze od Łucznika Bydgoszcz. Czy rzeczywiście były takie przymiarki i jakie są na to szanse? Nieoficjalnie rozmawiamy z radnym Rady Miejskiej. Według naszych informacji gmina nie zapłaci za licencję w Plus Lidze dla nyskiej siatkówki. Pomysł ten nie spotkał się z aprobatą radnych. Rozmowy toczyły się w kuluarach. Temat nie był przedmiotem oficjalnych ustaleń. Poproszony o komentarz radny Janusz Chabiński odpowiedział tak. Jestem belfrem, pedagogiem, który uważa, że powinny być zachowane pewne zasady pedagogiczne. Ponieważ nasza drużyna nie awansowała, nie zajęła odpowiedniego miejsca, żeby awansować do Plus Ligi, więc byłoby trochę nieetyczne w stosunku do społeczeństwa naszego i pokazania społeczeństwu, że można sobie kupić Plus Ligę, a nie zawalczyć o nią. Spekulacje toczyły się także w internecie. Zdanie internautów na ten temat jest zbliżone do tego, co powiedział nam Janusz Chabiński. Dlatego, czyli najpierw wyniki sportowe, a potem promocja, tak? Tak, najpierw wyniki sportowe. Mówiłem, że powinniśmy mieć zasadę finansowania naszych zawodników, naszego klubu taką, która będzie promowała ich wyniki sportowe. Niestety, w tym roku siatkarze nie mieli szczególnych sukcesów. Licencja w Plus Lidze zapewniłaby sponsorów, ale kilkumilionowe koszty znacznie obciążyłyby nastawiony na inwestycje budżet miasta. No w tym roku to było ponad 2 miliony złotych. W sumie kosztowała nas chyba nasza liga. A ile kosztowałaby Plus Liga? Plus Liga to w zależności od tego, które miejsce chcielibyśmy zajmować. Jeżeli chcielibyśmy być w szczycie ligi, to potrzebowalibyśmy około 15 milionów. Jeżeli chcielibyśmy być w tej strefie, która walczy o to, żeby nie spaść z Plus Ligi, no to około 5 milionów, przy czym by byli wtedy sponsorzy. Jeżeli nie jesteśmy w Plus Lidze, tylko jesteśmy w pierwszej lidze, to za wszystko musimy sami zapłacić, ale to będą dużo, dużo mniejsze środki. Dużo mniejsze koszty. Co więcej, coraz częściej mówi się, że zarobki siatkarzy i pieniądze przekazywane na siatkówkę powinny być proporcjonalne do sportowych sukcesów. Zatem trzymajmy kciuki i dopingujmy do jeszcze lepszej pracy nyskich siatkarzy.